Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Artur Krawczyk, debiutant na gali KSW90. Artur, jak czujesz się przed swoim pierwszym występem dla najlepszej federacji MMA w Europie? No, witam serdecznie. Co mogę powiedzieć? No, czuję się świetnie, tak. Tak naprawdę, no wiadomo, jeszcze ta waga, jutro pewnie jak już się najem, napiję, to już pewnie poczuję te emocje inaczej trochę, bo dzisiaj też się bardzo zmęczony, także jeszcze tego tak nie czuję. No myślę, że jutro już będę to czuł lepiej już. Zaskoczony byłeś, kiedy dostałeś telefon od organizacji KSW z propozycją walki? No tak, no myślę, że każdy był chyba zaskoczony, tak. Wiadomo, mieliśmy to gdzieś tam w planach, po tej walce, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy w planach te KSW, no ale nie sądziliśmy, że to przyjdzie tak samo i tak szybko. Słuchaj, czyli teraz walczysz już tylko dla KSW? Nie będzie tej walki o mistrzowski pas 24 lutego w Kraśniku? No nie wiem, no zobaczymy, jak się dogadamy. Na razie skupiam się tylko na tej walce. Nie gadaliśmy jeszcze o szczegółach dalej, co będzie dalej. Nie wybiegam poza tą walkę. Skupiam się tylko na tej walce, a później zobaczymy, co będzie. Szymon Karolczyk, czyli chyba rywal wymarzony, z którym już bodajże wtedy w lipcu go wywołałeś do tablicy, żeby zawalczył z tobą znaczy, pojedynek. Wiesz co, nie to, że tam wywoływałem po prostu, tylko po prostu to powiedziałem po prostu, że jest w tej kategorii wagowej taki zawodnik. Ale to nie bez znaczenia. Ogólnie to historia była trochę inna. Miał być ktoś inny na tą walkę pierwszą. Tylko tam nie wiem, co tam się nie dograło z czyjej strony. My się zgodziliśmy, a później dostaliśmy drugą propozycję. Właśnie drugi był Szymon. Ja też nie wybieram, nigdy nie wybierałem rywali. Ja jaką propozycję dostaję walki, taką przyjmuję. I to było to samo, dokładnie to samo było. Twoja historia jest naprawdę jak filmowa, no bo kurczę, można powiedzieć, że z budowy do klatki KSW to naprawdę jest historia jak na film. Jak ty się z tym czujesz? Czy po prostu jeszcze jest to takie ciężkie dla ciebie do uwierzenia, że jesteś tu w tym miejscu, w którym zawsze naprawdę marzyłeś? Znaczy, no trochę też tak, wiesz, trochę też jeszcze chyba nie dowierzam bardzo, myślę, że... No tak jak mówię, no pewnie jutro waga, to oficjalne ważenie wieczorem i tak naprawdę wszystko to pewnie poczuję. Teraz jeszcze ta waga mnie naprawdę przytłacza trochę jeszcze, taki, nie czuję tych emocji takich, ale na razie jestem spokojny, nie myślę o tym, skupiam się, żeby zrobić wagę i później już będziemy myśleć o walce. Przygotowania, widzieliśmy na zdjęciach, że był Daniel Rutkowski na twoich sparingach, czy jeszcze jacyś zawodnicy, którzy walczą na co dzień KSW, pomagali ci? Wiesz co, nie, sparowaliśmy tam dużo wcześniej, już ogólnie zacząłem okres sparingowy wcześniej. Wiadomo, trochę się przyspieszył, ten taki główny okres sparingowy, bo walka miała być trochę później, więc ściągnęliśmy Daniela, bo był bardzo stylistycznie podobny do Szymona i Daniel pomógł. Był 3 razy u mnie w klubie, robiliśmy tam sparingi, także myślę, że wszystko wyjdzie na plus. Kto będzie w narożniku w sobotę? No, trener Hubert, będzie Gerard Bąk i Mateusz Sikora. W tym roku KSW świętuje 20-lecie. Czy ty pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie z tą organizacją, pierwszego zawodnika, którym się tam zafascynowałeś? Jaką w ogóle rolę dla ciebie w twojej sportowej karierze, ale też roli tej funkcji fana, powiedzmy, tak, sprawuje KSW? Znaczy ja od małego oglądałem KSW, no pamiętam co, Borysa, ja ogólnie uwielbiam Borysa walki, lubiłem oglądać jego walki, Mamet Kalidow, tak, Materla, Antoni Chmielewski, Łukasz Juras-Jurkowski, no pamiętam wszystkich, tak? Ja od pierwszej gali śledzę KSW. Mamy już takich młodych zawodników tutaj w organizacji, którzy mówią o tym, że całe życie tak naprawdę swoje, kiedy tylko zaczęli się fascynować MMA, to oglądali właśnie KSW i niektórzy z nich mówili, że to jest taki rodzaj marzenia, żeby znaleźć się tutaj i walczyć na tych samych arenach, na których walczyli ich idole. Tu już padło pytanie o to, jak ty się czujesz trafiając do KSW, ale powiedz, jakie ty plany wiążesz z tą organizacją? Co ty byś chciał tutaj osiągnąć? Plany. Chciałbym tutaj trochę dać naprawdę dobre widowisko. Chciałbym dać kilka naprawdę fajnych walk. Ja nie mam jakichś tam, nie wiadomo, wygórowanych planów. Po prostu chcę się fajnie zaprezentować, chcę pokazać dobrą walkę i tyle. A reszta tak naprawdę wszystko samo się ułoży i wszystko samo czas pokaże. Do czego możemy się spodziewać w sobotę? No myślę, że naprawdę dobrej walki, tak? Myślę, że tego. Naprawdę dobrej, twardej walki. A czy mimo tego, że bo mówisz, że nie czujesz tutaj za bardzo jeszcze emocji poprzez zbijanie wagi, ale czy masz w sobie takie głębokie przekonanie, że teraz to jest twój czas, to jest właśnie ten odpowiedni moment, aby wejść do KSW i się pokazać? Czy jednak jest jeszcze coś innego? Co? Czuję, że to jest ten czas. No nie będzie już lepszego czasu. Myślę, że ten czas jest idealny po prostu, żeby tutaj wejść. Dziękujemy w takim razie za rozmowę. Życzymy udanego tego zbijania wagi i żebyś już sobie jutro spokojnie mógł się najeść i poczuć, że to jest ten moment dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powodzenia.